Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Robimy sobie tarota na czas styczeń do części lutego. Co może się wydarzyć jeszcze w styczniu i na początku lutego, do kolejnego czytania z tego cyklu? Co może się wydarzyć? Zobaczymy, jakie wydarzenia z kim one są związane i co w wyniku nich może nastąpić. Czyli tak jak raz w miesiącu. Rozkład dla wszystkich znaków z czasówką w opisie filmu. Być może będzie w dwóch częściach. Mam nadzieję, że nie więcej części, tylko dwie. Zaczynamy od koziorożców. Zaczynamy od koziołków, moje drogie robaczki. Co może się wydarzyć? Co może się wydarzyć? Koziorożce. Mhm. Wypadały nam już. Królowa nam mieczy wypadła w głównych wydarzeniach. Co, kto będzie w tym uczestniczył? Paś mieczy i diabeł. I diabeł. Koziorożcu. Przepiękny. Królowa mieczy wskazuje na to, że może to być jakiś czas najbliższych z waszej strony. Ewentualnie możecie spotkać się z osobą, która albo będzie miała trudne doświadczenia, będzie po trudnych doświadczeniach, będzie dosyć niedostępna, też i niezależna. Ewentualnie to wy możecie być też w wyniku pewnych. Wy... Ale nie no, raczej tutaj skupmy się na tych wydarzeniach faktycznie. Królowa Mieczy, to osoba, która może wskazywać na konflikt. Konflikt, ale taki konflikt, moi drodzy, poprzedzony albo jakimś przesłuchaniem, wypytywaniem, agresją, może nawet. To jest taka energia, która mówi o jakiejś oziębłości, o chłodzie, o nie o kalkulacji, ale o takiej logice, o, o bystrości, o dużym rozsądku. I być może to jest czas, w którym wydarzą się takie rzeczy, że będzie trzeba do tego podejść logicznie, rozsądnie, przekalkulować na chłodno, nie emocjonalnie Tu nie będzie emocji, tu będzie logika, tu będzie w oparciu o logikę, o doświadczenia, jakaś sytuacja, która będzie się rozgrywać. Może być postawienie zasad, może być postawienie konkretnych wymagań, mogą być pewne oczekiwania, wymagania i to może być w głównych wydarzeniach. Właśnie te oczekiwania, wymagania, ustanowienie przez kogoś zasad. Zasady mogą być ustanowione przez osoby po rozwodzie, to może być też osoba szefowej, ale to nie musi być szefowa. To może być jakakolwiek inna osoba, nawet w relacji czy w związku, która będzie dominowała, która będzie tutaj dominować może faktycznie kobieta z jakichś względów i to ona może stawiać warunki. Będą to takie warunki, takie wymagania i takie oczekiwania z czyjej strony, że ktoś tu. Chlebnie pewną prawdę przez przypadek, tak? Ktoś wypowie prawdę. Ktoś wypowie swoją prawdę i po prostu powie to, tak wiecie, już trudno utrzymując język za zębami. Dlatego mm, może to spowodować yy, dosyć chłodne i analityczne podejście ze względu też na to, że ktoś powie prawdę. I. Czasami wiecie jest tak, że jeżeli gdzieś w jakimś otoczeniu, w jakimś towarzystwie, w jakimś po prostu, w jakimś zespole grupie ludzi, ktoś wypowiada chlapnie przez przypadek nagły z jakąś prawdę, to, moi drodzy, zawsze jest osoba za to odpowiedzialna, która musi z tego wyjść z twarzą. Niezależnie, czy to jest faktycznie prawda, czy to jest plotka, ale coś z tym trzeba zrobić no właśnie. I to będzie ta królowa mieczy rozsądzać, co z tym robić. Dlatego może tutaj rzeczywiście mogą się ujawnić takie wydarzenia, które spowodują, że albo jakaś plotka wypłynie, albo po prostu ktoś wypowie prawdę i będzie trzeba zrobić z tym porządek. Będzie trzeba do tego podejść chłodno, analitycznie. Moi drodzy, diabeł w wyniku tego wszystkiego ktoś może zostać skuszony. Jest tu pewnego rodzaju pokusa, więc nie wiem, czy pokusa będzie dotyczyła sieć cicho i się nie odzywaj, albo żebyś więcej już nie odzywał, czy nie odzywała się w tym temacie. Wiecie co, no ludzie mają różne podejście, tak? W różny sposób reagują i może, mogą różne rzeczy później wymagać. No właśnie, i teraz wymagania, wiecie, i to idzie w dwóch kierunkach, tak? Albo trzeba uciszyć, albo ktoś będzie chciał uciszyć osobę. Która powiedziała jakąś prawdę niewygodną, no albo ktoś faktycznie puści jakąś plotkę, która, którą też będzie trzeba się rozprawić i wyjaśnić sprawę. No i karta diabła mówiłaby o tym, że ktoś będzie chciał, aby to zostało tak brzydko mówiąc, zamiecione albo pod dywan, albo najzwyczajniej w świecie. Może być też takie troszeczkę uzależnianie kogoś od siebie. No, nie chcę już powiedzieć, że spętanie, ale no może tutaj być sytuacja taka, że ktoś tu kogoś po prostu też uwiedzie, będzie silnie kusił, ale może silnie kusić jakąś propozycją. Może być to propozycja przekupstwa, ponieważ diabeł jest kartą mówiącą o... O jednak o ciemnych interesach, tak? O tym, że tutaj faktycznie może ktoś zaproponować jakąś, no nie mówię, że ugodę, po prostu może chcieć kogoś przekupić albo uzależnić od siebie w jakiś sposób. Co do posiadanej wiedzy, czy to co do danych wydarzeń, czy sytuacji. I trochę tutaj można czuć się w wyniku tego wszystkiego takim spętanym, związanym, uzależnionym od kogoś, uzależnionym od czegoś. Moi drodzy, trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że trzeba dostrzec naturę tego, co pozorne. Bo na pozór może się komuś coś wydawać inaczej niż jest z rzeczywistości. Drogie koziorożce, dziękuję koziołkom. Dziękuję koziorożcom. I zapraszam wodniki. Ach, potasowałam. I zapraszam wodniki, wodniczki. Co może wydarzyć się dla wodników i wodniczek? Co może wydarzyć się? 10 pentakli. Kto? Będzie w tym uczestniczył, z kim to będzie związane. Trzy buławy. I wynik, co zaistnieje w tej sytuacji. No dobra. W głównych wydarzeniach 10 pentakli. Drogie wodniki, może się wydarzyć sporo, u każdego z Was co innego. U jednych może wydarzyć się Pełnia, spełnienie. Takie materialne, emocjonalne, bezpieczeństwo materialne, bezpieczeństwo emocjonalne. Pełna, udana, liczna rodzina, nikogo nie brakuje, wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. U innych z Was może yy, wydarzyć się yy, spadek, odziedziczenie czegoś, zapisanie komuś czegoś w testamencie, właśnie, otrzymanie czegoś w testamencie, właśnie, odziedziczenie. Przyjęcie jakiegoś spadku, ewentualnie odszkodowania też. Co, moi drodzy, w związku z tymi wydarzeniami? W związku z tą dziesiątką Pentakli, jest to też jakby zakończenie pewnego, a jest kulminacja to jest zakończenie też pewnego cyklu w waszym życiu, który w którym zdacie sobie sprawę, że zakończacie tak naprawdę w bezpiecznym, yy, czujecie się bezpieczni i emocjonalnie, i materialnie w tym stanie, w którym i w tym czasie, w którym się znajdujecie, w którym jesteście. Więc ten etap udaje się w takim, w takim bezpieczeństwie yy, kończyć. Trzy buławy, które mówią o tym, że. Tutaj ktoś angażuje się na wszystkich płaszczyznach swojego życia, na wszystkich. I to tak właśnie mocne, to zaangażowanie widać, nie wiem, znaczy to będzie, no, to jest działanie. Tutaj jest być może wzięcie się za to, co się otrzymało, za ten prezent od losu, wzięcie się za to i zaangażowanie, zajęcie się tym. Oczywiście może to być zainwestowanie tych środków na wielu płaszczyznach, w różnych y, dziedzinach. Może to być. Wykorzystanie, zaangażowanie tych środków no albo po to, żeby pracowały, czyli na dochód pasywny, albo w inny sposób zadysponowanie. W każdym razie jest to zaangażowanie w zadysponowanie tego, tych dóbr, tego dobra. Jest to też zaangażowanie czyjeś na wielu płaszczyznach, więc tutaj może mógłby, jako trójka karta współpracy karta więcej niż jednej czy dwóch osób. Bo na przykład trzech, może mówić o pewnej współpracy w przedsięwzięciu. Tutaj możecie z tym nie być sami, mogą tu uczestniczyć w tym inne osoby. No i być może każdy będzie się angażował w jakiejś innej dziedzinie w związku z tymi dziesięcioma pentaklami. Wiecie, no czasem trzeba pozałatwiać różne też sprawy formalne, które są związane z, ze spadkami, z dziedziczeniami, z odszkodowaniami i ktoś zajmie się jedną działką, ktoś drugą. <laughs> To są takie dosyć specyficzne procedury. Moi drodzy, to zaangażowanie spowoduje. No właśnie tego będzie. No trochę tego będzie, no trochę będzie tego zaangażowanie. Tym bardziej, że to będzie jednocześnie w wielu aspektach i w wielu płaszczyznach życia. I mamy tutaj w wyniku tego cztery, cztery miecze. Cztery miecze mówią o uleczeniu jakiejś sytuacji, o wyzdrowieniu, może o faktycznym uleczeniu i wyzdrowieniu, ale to może być też uleczenie takiej sytuacji, w której się znaleźliście. Po prostu wasz odpoczynek. Tutaj pewien etap waszego życia zakończa się właśnie sukcesem, z bezpieczeństwem, z ochroną, z zaangażowaniem w to, w co chcieliście się zaangażować, ale cztery miecze mówią o tym, że czas odpocząć. Pora naładować akumulatory, pora zwolnić. Pora przestać po prostu już działać. A to jest taki i wynik, i jak to będzie w, w dalszej perspektywie wyglądać, czym to się kończy, jak, tak jakby, czym kończy się zaistniała sytuacja, lub jaka rada na tą sytuację. No to w tej czwórce mieczy trzeba odpocząć zdecydowanie. Potrzebujecie odpoczynku, potrzebuje, potrzebujecie złapać równowagę. Moi drodzy, potrzebujecie odpocząć, naładować siły. Chyba, że po prostu koniec końców coś Was tam wiecie, jakieś przeziębionko złapie i będziecie się leczyć. Ale jeżeli nie będzie to żadne, żadne leczenie, to po prostu jest to odpoczynek. I to o to chodzi, żeby odpocząć. Bo nie dość, że na to zasługujecie, to przede wszystkim tego potrzebujecie, moje drogie wodniki. Dobrze. Wodniki mają odpocząć. Co mamy tam dalej? Dalej mamy, moje drogie kochane rybki rybki, rybeńki, rybeczki rybki co może wydarzyć się u rybek? rybki sprawiedliwość osiem mieczy Osiem kielichów. Hmm. No dobra. Sprawiedliwość. Osiem mieczy, osiem kielichów. E, rybeńki. Chodzi tutaj u Was o jakąś uczciwość, ale chodzi o uporządkowanie swoich spraw. Może chodzi o to, aby być uczciwym i uporządkować swoje sprawy. Wiecie, każdy z Was ma inne sprawy do uporządkowania. Niektórzy mają do zrobienia porządek w życiu osobistym, inni, właśnie w życiu na przykład uczuciowym, inni, porządek w życiu rodzinnym, inni mają porządek do zrobienia na, w swojej nieruchomości, w swoim domu, mieszkaniu, inni mają porządek do zrobienia ze sprawami formalnymi, prawnymi, społecznymi. To jest bardzo obszerna dziedzina porządkowania swojego życia. Może się tutaj wydarzyć oprócz tego przewartościowanie życia, przewartościowanie w swoim życiu pewnych wartości, zmiana wartości być może też. Chodzi o to, tu chodzi o uczciwość, tu chodzi o to, aby być uczciwym, aby postąpić uczciwie, aby wykazać się uczciwością. Tu naprawdę chodzi tylko o takie wydarzenia. Może chodzić o jakieś rozliczenia, może chodzić o jakieś sprawy, które, no w których albo właśnie w których wy będziecie kogoś rozliczać, wy będziecie się rozliczać, lub was będzie ktoś rozliczał. No więc tu mogą być kontakty z różnymi urzędami, instytucjami. Moje drogie rybki, w zależności od tego, co kto jest zmuszony załatwiać. I w wyniku tego, no właśnie, w wyniku pewnej uczciwości, no w wydarzeniach to może być też, wiecie, to jest sprawiedliwość, ta waga rozsądza to mm, dobrej i złe uczynki, tak? Równoważy, więc y, jeżeli Wy tego nie robicie, to robi to góra, robi to los, tak? Ktoś to robi, ktoś to równoważy. E, w wyniku tych wydarzeń, e, kto będzie w tym uczestniczył. Uczestniczy w tym ktoś, kto się po prostu odcina lub blokuje. Oczywiście to nie jest wykluczone, że to możecie być wy. Możecie być wy, ale nie musicie być wy. E, może to być ktoś inny. Może to jest w myślach w głowie tej osoby nakładanie pewnych wyobrażeń i ograniczeń. Odcinanie się od pewnej rzeczywistości, odcinanie się od jakichś osób, odcinanie się być może od instytucji. Może ktoś próbuje uciąć, zamknąć, zakończyć komunikację, odciąć się, nie wiem, nie odpisywać na sms nie odpowiadać na połączenia, nie odbierać połączeń. To jest tak, jakby ktoś chciał odciąć się od jakiejś sytuacji, od jakichś wydarzeń, może od jakichś rozliczeń, od jakichś. No Właśnie od tego, że jest wymagana uczciwość, a komuś to łatwo nie przychodzi ktoś woli się odciąć, ktoś woli się zablokować. Faktycznie po prostu zablokować, być może zablokować nawet komunikację. Um. Osiem kielichów w wyniku tego wszystkiego. Ulga. Wiecie, tutaj mogą być sprawy dotyczące i prawników, notariuszy, sądu, rozliczeń, różne rzeczy, różne sprawy ktoś wpada na pomysł, że najlepiej będzie się zabarykadować, zablokować, nie odbierać telefonów, nie otwierać drzwi, nie odpisywać, nie odpowiadać. Tu jest takie czyjeś podejście, odcinanie się, blokowanie się, odejście. Z ulgą, odejście od czegoś, co nie służyło, z czegoś, co nie było dla nas. To jest tak, jakby była sytuacja, która, no, jakieś wydarzenia tutaj mają miejsce, i ktoś nie chce się rozprawić, nie chce sprawiedliwości, nie chce doprowadzić do sprawiedliwości, yy, nie chce tego rozsądzać, nie chce tego rozliczać, yy, nie chce tego równoważyć, nie chce yy, zachować się uczciwie, tylko woli odejść. Po prostu. Nie wiem, czy to wy, czy to ktoś u was. To jest takie odejście z ulgą. Odejście od tego, co nie służyło, aby się tym nie zajmować, yy, odejście od pewnych emocji, które też komuś nie służyły, od pewnych nawyków, może od takiego uzależnienia, yy, od czegoś, co nie było yy, dobre dla kogoś, tak? Yy, jakoś tak długo ktoś coś kochani robił, czymś się zajmował, gdzieś był w jakimś miejscu, ale teraz odchodzi. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to rybki będą skądś odchodzić. Yy. Czy to w Waszym życiu taka sytuacja odejścia kogoś, blokowania się? Dziękuję rybkom i zapraszam baranki. Nie w tą stronę. Ach, dziękuję rybkom i zapraszam baranki. Baranki. Co może się wydarzyć u baranków? może się wydarzyć u baranków skakują nam karty szóstka kielichów baranki paść buław oraz osiem buław szóstka kielichów, paść buław i osiem buław Baranki, może się pojawić osoba z przeszłości, może się, mogą się odnowić jakieś dawne kontakty, odnowienie kontaktów, odrodzenie się jakichś kontaktów. Może to być czyjś powrót albo wasz powrót w rodzinne strony, albo gdzieś do osoby z osobami, z którymi już kiedyś coś was łączyło, czy to osobistego, czy to zawodowego, coś przede wszystkim emocjonalnego, coś uczuciowego też. Ja tutaj to widzę jako bardzo ognista, e, bardzo energia e, uczucia, miłości, ognia, pożądania. Ktoś tu był, był czyimś obiektem westchnień, może to być nawet jakiś powrót bratniej duszy. W wydarzeniach jest jakiś powrót albo odnowienie kontaktów, albo wyjazd właśnie w rodzinne strony, aby odnowić z kimś kontakt z przeszłości. Co tu się pojawia? Pasja, miłość, namiętność. To znaczy tutaj nie ma miłości jako miłości takiej, jako uczucia. Tylko tu jest po prostu pasja do działania, pasja do angażowania się, pasja do spotkań, do rozmów, do, do seksu, też do robienia rzeczy. Tak? To jest taka pasja do fizyczności, do sprawczości. Żeby się spotkać, żeby coś razem zrobić, wiecie, to, to o to chodzi, tak? Tutaj nie będzie jeszcze wyznań, że ja Ciebie kocham, no bo, e, no może tak nie być. Tu może być dużo ognia, dużo pasji, dużo pożądania w tym kierunku, dużo świeżości po tym powrocie. E, I co tu się zadziewa? No zadziewa się w wyniku tego relacja na odległość, związek na odległość, może być. E, może się pojawić ciąża, ale wtedy byłaby niechciana. No ale jeżeli mam nadzieję nie będzie takiej sytuacji, której ktoś nie chce, to wtedy duża komunikacja, naprawdę gęstą, jeżeli chodzi o komunikację, spotkania, dużo spotkań, dużo wyjazdów. To mogą być takie jednodniowe wyjazdy właśnie i dużo tej komunikacji, dużo aktywności, dużo komunikacji wszelkiego rodzaju. Spotykania się, robienia rzeczy, rozmów. Zaistnieje tutaj jakaś relacja na odległość. Co będzie z tym dalej, to się okaże. E, dobrze, to były baranki i. I zdążymy może jeszcze zrobić e, byczki. Byczki, co może się wydarzyć dla byczków? Co może wydarzyć się dla byczków? O, nam się już odwracają karty. Dla byczków, królowa buław, 10 buław, i arcykapłanka. Moje drogie byki, to jest takie przesłanie dosyć szybkie i proste. E, może pojawić się awans, może pojawić się e, stanowisko szefowej, kierowniczki, jakiejś osoby, która no po prostu awansuje. Może się to pojawić. Może się pojawić e, romans, może pojawić się związek. E, Taki ukryty, poboczny, po prostu romans. Możecie, może tutaj ktoś wystąpić w roli kochanki, kochanka. Nie wiem, czy wy, czy będziecie mieć po prostu kochanka lub kochanka. I tutaj jest pójście za głosem serca. Tu jest aktywność, działanie, pasja. Tutaj dzieją się rzeczy. Dużo spotkań, dużo kontaktów, może być ich aż. Za dużo, aż tak dużo, no że będzie ciężko. Ktoś tutaj pokazuje, że ma bardzo ciężko, jest bardzo obciążony odpowiedzialnością, z obowiązaniami i obowiązkami, więc to bardzo mocno kojarzy się z awansem, że będzie dużo do nauczenia się, dużo do robienia. Będzie dużo i pracy, i dużo odpowiedzialności za coś, po prostu dużo zobowiązań, duże wzięcie wię na siebie bardzo czegoś dużego. I niezależnie, czy to będzie awans, czy romans, no to będzie to obciążające. Przynajmniej w tym najbliższym miesiącu. W wyniku tego wszystkiego ktoś stara się utrzymywać tę tą, tą sytuację w tajemnicy przed społeczeństwem, więc to może być romans, może być bycie czyimś kochankiem, kochanką, bycie w relacji ukrytej, bo tutaj ktoś chce utrzymywać w tajemnicy jakąś relację, jaką, jakąś, jakąś sytuację, wydarzenia w tajemnicy przed społeczeństwem. I też może prawda wyjść na jaw. To od razu mówię, bo w arcykapłance prawda wychodzi na jaw. Dziękuję, byczkom, bu i do następnego razu w następnej części kolejne znaki.